Witajcie, 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 kochani. Jestem Magda i tutaj opowiadam o duszy dla duszy, bo to jest taki nasz czas dla duszy. W tej chwili uczymy się, jest to kurs podnoszenia swoich wibracji, świadomego podnoszenia i kurs utrzymywania tych wibracji. Kurs świadomości swojego ciała, świadomości swojego istnienia tutaj na Ziemi. To jest kurs nauczenia się siebie, nauczenia się posługiwać energią i zatrzymywać to, co nam służy, a to, co nam nie służy, uwalniać, żeby nie przeszkadzało, żeby nie zalegało. Do kursu, kochani, można dołączyć w każdej chwili, ale zapraszam, zacznijcie od wstępu. Zacznijcie od wstępu, w playlistach znajdziecie kurs podnoszenia i utrzymania wysokich wibracji. Zacznijcie od lekcji pierwszej i zakończcie na 111. Cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość doprowadzi nas do celu. A dzisiaj mamy lekcję 13. Lekcja 13. Jesteśmy cały czas związani z czakrami, z czakrą sakralną w tej chwili i pracujemy z tym, co też ta czakra robi. Uruchamiamy tą czakrę. I kochani, lekcja 13. Wrażliwość jest wyjątkowa. No, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że kobiety łatwiej okazują swoje uczucia niż mężczyźni. To czy są wrażliwsze? Nie wiem, nie mogę ocenić w ten sposób, ale łatwość okazywania swoich uczuć na pewno mają kobiety. Na pewno kobietom jest jak gdyby już od samego początku dane przyzwolenie, że dziewczynka może płakać, a chłopaki nie płaczą. Nie, chłopaki też płaczą. Jako dzieci nieraz pewnie słyszeliśmy, że chłopaki nie płaczą. Nie, płacz, chłopaki nie płaczą, a jak chłopaki płaczą, to wstyd. Nie, to nie jest wstyd. Jak ma chłopak chęć popłakać, to niech popłacze. Jak ma dziewczyna chęć popłakać, to też niech popłacze, bo płacz jest emocją, jest uwalnianiem tego, co czujemy. Płacz jest cudowną formą oczyszczania. Więc jeżeli coś się dzieje, nie wstydźmy się płakać. Jeżeli potrafimy płakać, to jest wspaniale, to jest cudownie. Wiele osób nie potrafi płakać, nie potrafi uronić łzy. Ja akurat mogłabym być etatową płaczką, słuchajcie, bo ryczę po prostu wszędzie, na każdym kroku. Ja nawet potrafię jechać, wiecie, gdzieś i się popłakać. Och, jak tu pięknie. No ale to na to sobie pozwoliłam. Pozwoliłam sobie na ten płacz. Nie wstydzę się tego płaczu. Nie wstydzę się wzruszać. Nie wstydzę płakać się w momencie, kiedy mnie coś boli w środku, w duszy. Nauczyłam się tego. Jeżeli jest ci ciężko z tym płakaniem, to płacz oglądając filmy. Aż w końcu trafisz na pewno na taki film, który wyleje z ciebie łez tyle, że się uda. U mnie takim filmem, który robi ogromne wrażenie, jest Chata. Możecie sobie obejrzeć, poszukajcie. No i teraz na Netflixie jest Znachor, ten nowy. Słuchajcie, no można przepłakać praktycznie cały film. Także polecam, jeżeli ktoś ma kłopot z płakaniem, nie potrafi płakać, filmy, sceny wzruszające, przypominajcie sobie chwile tak radosne, myślę, że każdemu w życiu się uroniła łza, więc przypomnijcie sobie tą chwilę, gdzie ta łza się uroniła i wróćcie na chwilę wspomnieniami, żeby odblokować tą energię, która wam zatrzymuje waszą wrażliwość. Wiecie, żyjemy w świecie w ogóle, który nigdy nie zachęcał nas do wyrażania swoich emocji. Teraz już to troszeczkę inaczej wygląda, ale takie pokolenie 30 jeszcze myślę, 40-latków, no i w górę, to było takie, nie płacz, nie masz się, nie, nie wolno przecież, tak? Jak się przewróciliśmy, to jak to było przecież? Nie płacz, nie wolno płakać, nie wolno płakać, nie, nic się nie stało, nic się nie stało. I mama, tak, bo jak się przewróciliśmy, kolanko nas bolało, to mama masowała i nic się nie stało. Wiecie, u mnie to było tak, że ja sama tak robiłam. Sama, jak moje dziecko się przewróciło i ją coś bolało, moja córka, to ja do tego stopnia tak przytłumiłam w niej płacz i ból, że ona jak się uderzyła, to się śmiała. I to było, później u mnie to wywołało tyle strachu, że ona nie ma czucia, że ona nie czuje bólu. Więc ja ją chodziłam i specjalnie szczypałam. I mówiłam, że jak się uderzysz, to trochę możesz płakać, ale już nie mocno.
Tylko co to znaczy niemocno, widzicie? Jak to warto być świadomym rodzicem? I jak wyglądało, zobaczcie to u twoich rodziców. Czy wasi rodzice, czy nasi rodzice wyrażali emocje, pamiętacie? Czy kiedykolwiek byliśmy świadkami tego, że mama płakała i mówiła wówczas, albo jak płakała, widzieliśmy właśnie jak płakała i mówiła, nie, nie, nic mi nie jest, nic mi zupełnie nie jest. I starała się zatuszować swoje zmartwienia. A tato, czy widzieliście kiedyś płaczącego tatę? No właśnie nie, jeżeli coś się zadziało, to się chował przed nami, bo płacz oznaczał słabość. Płacz oznaczał słabość, już nie oznacza, przynajmniej nie tutaj, nie u nas. Płacz jest płaczem, płacz jest wyrażeniem emocji. Od wczesnych lat naszego dzieciństwa uczono nas, że emocjonalność jest czymś niewłaściwym. A emocje, kochani, to jest dar. Czuć nasze uczucia, nasze właśnie emocje, to jest ogromny dar. A jeszcze kiedy potrafimy, są wiadomością od naszego ciała i serca, starających się przekazać nam coś bardzo, bardzo ważnego. To są informacje. Emocje to są informacje. Co w danym momencie czujemy? Ignorując je, ignorujemy tym samym wszelkie przewodnictwo płynące w naszą stronę, ze strony ciała i ze strony naszej duszy. Bo jak dusza ma nam dać coś do wiadomości? Jak ma nam przekazać informacje? Co ma nam powiedzieć? Halo, halo, uważaj! Ona pewnie woła, ale kiedy poczujesz strach, to zaczniesz uważać. Kiedy poczujesz smutek, kiedy będzie ci niewygodnie, kiedy będzie ci źle, kiedy będzie ból w środku serca, to będziesz wiedzieć, że ta sytuacja, ta przestrzeń, to miejsce, w którym jesteś, nie jest dla ciebie. Więc te emocje są nam bardzo potrzebne. Kiedy będziemy świadomie już potrafili sterować swoimi emocjami, swoimi wibracjami, tą swoją energią, będziemy potrafili ją utrzymywać na wyższych poziomach, to kochani, zaczniemy ufać swoim emocjom. Nauczymy się tego, ale najpierw, żeby rozpoznać nasze uczucia, żeby rozpoznać nasze emocje, musimy się nauczyć je nazywać. Co w danym momencie czujemy? Wiecie, bardzo często mi się zdarza w trakcie sesji czytania kronik Akaszy, czy nawet tak ogólnie w rozmowach z wami, zapytać się, bo może nie to, że nie interesuje, ale ja mało kiedy się pytam, co myślisz. Ja mało kiedy pytam się, co myślisz, bo ja nie pomagam głowie, ja pomagam duszy, ja pomagam czuciom. I od głów to są psycholodzy, psychiatrzy, jak najbardziej, tam można się udać. Ale kiedy dusza i głowa, one zaczynają w pewnym momencie chorować, to już jest ten stan taki najcięższy. Więc warto raz na jakiś czas zajrzeć i do duszy, i do głowy, co tam się dzieje. Ale ja często się pytam, co czujesz? I wtedy wiecie co? Słyszę, nie wiem. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest. I naprawdę nie potrafimy nazywać swoich emocji. Nie potrafimy nazywać swoich uczuć. Nie wiem. Ja nie wiem, czy to jest ból, czy to jest smutek, czy to jest żal. Łatwiej nam rozpoznać, dzięki Bogu chyba, łatwiej nam rozpoznać też miłość od bólu, bo jak tak by nie było, to już by było całkowicie ciężko, ale to jeszcze potrafimy, te pozytywne emocje od tych negatywnych odróżniamy, ale nie potrafimy też poznać, czy to jest miłość, czy to jest szczęście, czy to jest wdzięczność. Nie wszyscy, ale bardzo, bardzo dużo osób. I wiecie co? Ja proponuję zawsze wziąć zeszyt, jakiś notatnik, albo nawet w telefonie sobie otworzyć. I jeżeli coś się dzieje, jeżeli zaczynasz coś czuć, to wtedy opisuj te emocje. Co czujesz? W którym miejscu w ciele to czujesz? Dlaczego to czujesz? Kiedy to do ciebie przyszło? I nazwij tą emocję. Nazwij. To jest mój smutek. Ta emocja, która właśnie teraz się wydarza, to co czuję w środku, to jest smutek.
I za chwilę, jak poczujesz coś innego za jakiś czas, to też usiądź, opisz tą emocję. Czym ona jest? Jaka ona jest? To, co czuję, to nie jest smutek. Smutek inaczej czułam, to jest żal. I za chwilę twoja głowa nauczy się rozpoznawać te emocje. Bo ty jej nadasz nazwę tym emocjom. Jeżeli je pomylisz, to nie szkodzi, ale będziesz wiedziała, że to kucie w żołądku to jest twój smutek, a to kucie w barku czy gdzieś to jest twój żal. Ale wiecie też, kiedy czujemy wkurw, tak? Kiedy jesteśmy zdenerwowani, nazwijmy to po imieniu, to uwolnijmy od razu też tę emocję. Każdą emocję starajmy się uwolnić, wykrzyczeć, powiedzieć, co nam ulży, dlaczego nam ulżyło. I też nazwijmy, to jest złość, to jest stres, tu się boję. I kiedy tak popracujemy z tymi emocjami, nazwiemy je, to nasza głowa już wtedy nam pozwoli, że jak ja zapytam, a co w tym momencie czujesz? To będziesz wiedział. Czuję tęsknotę. Tak, tak odczuwam tęsknotę. Czuję złość. Tak, bo tak ja właśnie złość odczuwam w tym miejscu. I od dzisiaj, kochani, zachęcam do obserwacji swoich emocji. Co to za emocje? Jak je mogę wyrazić? Kiedy pozwolimy sobie na wyrażanie swoich emocji, wychwycimy przekazy, które płyną ku nam na poziomie intuicji. To jest bardzo, bardzo ważne. Prawdziwe emocje są piękne i nie ma nic złego we wrażliwości. Nie bójmy się, pozwólmy naszym dzieciom płakać. Jeżeli mają ochotę dzieci płakać, to płaczmy. Jeżeli jesteś mężczyzną, usiądź i popłacz. Uwolnij z siebie. Wiecie, czasami ta blokada, kiedy my blokujemy ten płacz, ona blokuje nam wszystko. Bo być może nie możesz przejść na kolejny poziom, na kolejny etap swojego życia, dlatego że świadomie blokujesz coś. I kiedy nie uwolnisz tego, to twoje życie jest tym przepełnione, tą emocją i nie ma miejsca na nowe. Trzeba zrobić miejsce. A zrobisz miejsce poprzez płacz. Kiedy wypłaczesz. I kochani, wibracja na dzisiaj. Emocje są posłańcami duszy. Potrafię je odczuwać. To piszemy sobie dzisiaj gdzieś, zapisujemy sobie taki notatnik, też robimy, notujemy i powtarzamy. Akceptacja moich uczuć pozwala mi otworzyć się na głos energii. Moja intuicja przemawia do mnie poprzez moje emocje. Dzisiaj roszczę sobie prawo do moich emocji i pozwalam im swobodnie przepływać przez moje ciało. Wyrażanie emocji tworzy poczucie bezpieczeństwa. Moje emocje są posłańcami mojej duszy. W pełni je akceptuję. Od dzisiaj, kochani, uczymy się posługiwać emocjami. To nasza intuicja, nasza dusza do nas w ten sposób mówi. Przytulam Was wszystkich serdecznie. Z całego serca. Dziękuję. Podzielcie się w komentarzach. Podzielcie się, proszę Was bardzo, jak Wam idzie na tym kursie. Czy już widzicie efekty? Czy już zauważacie? Zobaczcie, to jest dopiero lekcja 13, a mamy ich 111. To co się w 111 lekcji zadzieje? Wow, kochani. Przytulam Magdę.